Wynalezienie druku ułatwiło jednak manipulację opinią publiczną, a film i radio przyspieszyły ten proces. Wraz z rozwojem telewizji i postępem technicznym, który umożliwił podwójną, nadawczo-odbiorczą rolę sprzętu telewizyjnego, skończyła się prywatność życia obywateli. Policja mogła, jeżeli uznano to za pożądane, obserwować każdego obywatela 24 godziny na dobę, cały czas bombardując ludzi oficjalną propagandą. Odcinano ich jednocześnie od innych źródeł informacji.